Hej, hej, witajcie, z tej strony Lechu, oto X-COM 2, gramy tutaj dalej kampanię. Ostatnio niezbyt dobrze mi wyszła operacja, niestety jeden z wybrańców, którzy jeszcze są przy życiu, że tak powiem, zdobył na mój temat troszeczkę informacji i podejrzewam, że za niedługo znów będzie próbować się najechać nas, a raczej no, odwiedzić nas. Ale to nic nie szkodzi, z tym sobie też poradzimy, idzie i tak całkiem. Moment, niech się rozejrzę, czyli tak, mamy do wzięcia 2 kontakty, jeszcze mam na 1 w tej chwili informację i wezmę sobie tutaj. We've utilized all of our available communications capacity. We can't establish any new contacts until we upgrade our systems. The chosen warlock is hard at work for his masters in this area. Został ostatni, ale musimy najpierw zapanować nad tym, żeby mieć gdzie tutaj go przyjąć i ja myślę, że momencik, tu jest +2. Jakbym kupił ulepszenie, a tak czy siak nie mam jeszcze informacji, no to spokojnie, do tego też dojdziemy. Muszę najpierw gdzieś zdobyć informację. Tutaj mamy co? Przechwycenie zasobów, a tutaj mamy informację. Dobra, Avatar jest na półce, więc nie ma specjalnie się gdzie spieszyć póki co. Jeszcze troszeczkę tych badań, troszeczkę tych rzeczy nam tu zostało. Mamy fajny rozkaz, który się przyda. O właśnie, tutaj mamy zbieranie informacji. Technika, nie widzę. Dobrze, więc wyślemy znowu zawodników tutaj, żeby te informacje nam pozbierali. Okej. Damy tu jednego badacza. Dobra. Przyda nam się. Projekt Avatar. Idzie w górę chyba. Commander, the aliens continue to make progress on the Avatar. Na razie spokojnie. We're going to slow them down. We'll need to move fast. Jeszcze nie ma się czym przejmować. Mamy tutaj szkolenie. Weźmiemy sobie. A dlaczego nie? Może być lot, może się przydać. Z tymi granatami czasem to jest też zabawne. Sami zobaczycie. Super, mamy tutaj nowe badania, bo udało nam się w końcu Elernium zbadać. To trochę trwało. Mamy też zwiększenie mocy, co się naprawdę za chwilę przyda. Mamy tutaj zainspirowany pancerz. No to ja wolę inspirację pancerza niż to drugie. Tak, teraz tutaj sobie wejdziemy, damy sobie ulepsz i damy obwody, które zwiększą nam moc. Dzięki temu będziemy mogli tu wycofamy technika, tam chwilowo i tak na poligonie nic nie robię. Tutaj kupię kolejne ulepszenie łączności. No i bardzo dobrze. Tak mamy troszeczkę za dużo, ale to nic nie szkodzi. Nie ma tu tyle kontaktów do wzięcia. Później jakoś nad tym zapanujemy. Bardzo fajnie. Tutaj informacje się opłacały. Zobaczmy, co jeszcze możemy. Ja myślę, że sobie tutaj teraz produkcję doskonałe ulepszenie broni. Mogłoby się teraz przydać. Chociaż z drugiej strony może zaoszczędzić technika. Wziąć plus jeden kontakty w ruchu oporu, wtedy tamten technik mógłby spokojnie stamtąd wyskoczyć. Żeby nie było takie złe. Tu przełomowy, a to są miecze, to niekoniecznie. No dobra, ja myślę, że spokojnie. Tu damy łowcę i za chwilę sobie najpierw udoskonalimy tutaj żołnierza. Awansujemy go. No, tu ma fantom. Dobra, to atak z cienia też się przyda. Dobra, teraz z powrotem tutaj, tam na operację. No dobra, plus jeden kontakt ruchu oporu. To będzie w sam raz, tak myślę. I tutaj damy tego łowcę. Bo tak dużo tutaj kontaktów nie jest nam potrzebne. Dziękować. Nie teraz. Teraz to ja muszę nawiązać ostatni z kontaktów brakujących, czyli tutaj. No i bardzo dobrze, cieszy mnie to. I z tego co widzę, to wszystkie kontynenty mamy już skontaktowane ze sobą. Okej. Można też zainstalować przekaźniki radiowe, czego jeszcze nie robiłem. Mam troszeczkę teraz zasobów więcej. Więc może na tych najtańszych na razie. Na przykład tutaj. No, zobaczmy. Zobaczmy, jak to się odbywało, bo nie pamiętam za bardzo. Aha, w ten sposób. No dobra, może być tak. Dlaczego nie? No to wiemy. Spark jest naprawiony fajnie. Mamy tutaj dostawę surowców. Mądrowiec. The chosen know where we are, Commander. It's only a matter of time before they launch an attack on the ship. No, to trochę może zepsuć nam szyki te dodatkowe opancerzenia. Tutaj sobie weźmiemy ten tutaj i zastąpimy to tutaj badaniami. O kurczę, nie tak to miało być. Momencik. Dobra, to zostawiamy, bo to jest ok. Tutaj wyrzucamy kontakty z nowymi regionami są natychmiast i dajemy sobie nowi rekruci, kosztują mniej. Myślę, że to będzie dobre połączenie, przynajmniej na razie. Dobra, niech tak będzie, dzięki. Mam 1000 zasobów, czyli całkiem sporo. Dobra, teraz będziemy nawiązywać, ulepszać te radiowe wieże wszędzie, gdzie się da. Tak. O, tutaj to się przyda. Ukojenie jest bardzo fajne. Bardzo fajnie. Czyli tak, mamy PSB, czyli jakieś udoskonalenie dla żołnierzy. Tak, tutaj mamy zwiększa zachód, znaczy zwiększenie tych, no, wiadomo, surowców. Zwiększają się efekty wszystkich modyfikacji broni. No to by było całkiem fajne. Co tu jeszcze mamy? Powitaj bohatera. O, żołnierz frakcji. Cool, drugi by mi się naprawdę przydał. I to jest coś dla mnie. Jeszcze zobaczę, co tutaj jest. Punkty zdolności, łowy. Zwiększenie sprytu bojowego. Dobrze. Tutaj nie. Mam jeszcze informacje. Ulepszenie broni i sabotaż, ale sabotaż chwilowo jeszcze nie jest nam potrzebny, więc ja myślę, że z przyjemnością dobiorę kolejnego żniwiarza. Dajmy tutaj łowcy na unik i dajmy tutaj drugiemu łowcy, niech sobie idą we dwóch. Bardzo przyda mi się drugi żniwiarz w ekipie. Jeden to stanowczo za mało. Super, mamy tutaj kontynuację. Ja myślę, że... forteca. Niech będzie. Czyli nie będę odporny na ogień, kwas i... O, coś się dzieje nowego. Instalujemy nowy sprzęt. A że akurat padło nam sporo zasobów. Dajemy nowe przekaźniki, stać nas na to. Będziemy je sobie teraz instalować wszędzie, gdzie się da, bo to już pora najwyższa, tak myślę. Fajnie, fajnie. Tutaj mamy tak. Aha, tak, to się bardzo przyda. Lepiej być zabezpieczonym, niż stracić dobrze szkolonego agenta w razie czego. Pokaż misję. Co my tu mamy? Naukowiec. O, naukowiec by się przydał. Informacje. No. Całkiem fajnie. Jaki mamy cel? Uratuj VIP-a z miasta Advent. No i fajnie. Bierzemy się za to jak najbardziej. Przyda się nowy naukowiec. Tak samo przydadzą się informacje. Dobrze, to musi być w miarę szybka operacja. Czyli tak, tu już mamy sprzęt, dobrze, dalej. Tu jest sprzęt i tutaj też jest sprzęt. I zombie chce iść. Dobra, Sparka nie bierzemy. Przyda mi się tutaj jeszcze jeden agent psi. Jak najbardziej. Wyleczony, tak. Miejmy nadzieję. Jeszcze się upewnię, bo on ostatnio był w szoku. Więc nie chciałbym, żeby dalej w nim był. Nie, chyba nie jest. Dobrze. To trzeba go tylko ładnie ubrać. Sentencje bojowe. Więc tak. Tak, tutaj jest ok. Tutaj oczywiście bez tego nie ma co iść. A wabik się może przydać. Wabik jemu. Tak. Może się przydać. Będzie bardzo dobre. Teraz tak, tutaj mamy plus 3 do życia. No i nie mamy ulepszonej broni. Zaraz zrobimy tak. Udostępnij przedmioty, udostępnij broń, udostępnij pancerz. Uzdrawiać nie musimy. Więc tak, wyposażonko, proszę bardzo, tutaj mamy ładną broń, gotową na takie okazje. Tu oczywiście sobie weźmiemy taki pancerzyk i jeszcze sobie zajrzę tutaj, tak myślałem. Moment, to tak, to zerknijmy na produkcję przedmiotów. Przydałoby mi się zbrojenia nie ma, chwila. Czy pancerze będą na eksperymentalnym od razu wchodzić, czy też nie? O nie, czyli trzeba czekać. No dobra, spoko. Czyli na eksperymentalnym nie. No to nie szkodzi. Nie szkodzi. Zaraz znajdziemy mu jakiś pancerz, będzie ok. No kurczę, nie mam lepszego, co jest dziwne. Nic nie szkodzi. Nie warto, a czemu nie? Założymy na razie taki update. Tu są dwa. Jednego pancerza mi chyba brakuje gdzieś. Aha, może go wysłałem przez przypadek na misję. No dobra. Trudno się mówi, żyje się dalej, ale to nic nie szkodzi. Damy radę. Dobrze. Jesteśmy gotowi. Możemy działać. Deployed. We're in the pipe. 5x5. We're moving in for an emergency extraction of a VIP working for the resistance. The spokesman provided the coordinates, but the rest is up to us. Locate the VIP and escort them out of the area safely. Goes without saying, but don't leave any hostiles standing. Menace 1-5, target coordinates incoming. Secure the VIP and proceed to the evac volume for extraction. Advent already knows we're here, so your position isn't concealed for the extraction. Super. The Volk says I am to obey. Czyli oczywiście sprawdzamy sobie teren. Mamy tutaj pierwszy patrol. Co my tu mamy? Tarczownika i tego. Dobra. Myślę, że tu będzie... A to jest żołnierz Adwentu. A, spoko. Jako mięsko armatnie mi się przyda. Jak najbardziej. Liczę na to, że jeszcze nie zostanę zauważony, chociaż nie wiem. A jednak. A jednak zostałem zauważony. Myślę, jak to tutaj teraz rozwiązać. I chyba zaczynam. Tak. Aj, nie sądziłem, że siebie też trafię. No, to był taki pech, wybuch był... trudno. Niezbyt fajnie to zrobiłem. Popełniłem błąd. Mamy kolejnych. Dobrze. Zapomniałem, że za blisko stoję. No ale to nic, no będzie ranna, będzie musiała sobie trochę odpocząć, trudno. Zdarza się. Muszę się trzymać z daleka od aut, bo są bardzo niebezpieczne. Boję się, że jak pójdzie w tamtą stronę, to dopiero odkryję, więc ja sobie tym gościem na razie tutaj stanę. Niech się dzieje, co ma się dziać. Pięknie. Bardzo ładnie. Co my tu mamy? Na razie będę się trzymał tej strony. Słabo, słabo, słabo. Bardzo zły początek. No w sumie O ile siebie nie wysadzę przy okazji. Dobra. Myślę, że... tak to mogłem zrobić. Dobra. Ja się nim na razie cofnę. Dobra. Already there. I can handle that. Na razie nic. Ja, stój w miejscu. W tej chwili lepiej stać w miejscu. Tu się stań chwilowo. Jak go cofnąć jeszcze dalej? A może nie zginie od razu, zobaczymy. Nie chcę na razie używać tarczy, wolałbym użyć za chwilę dopiero. O kurczę. Ale go szybko trzepnął. Yeah. No tego to się nie spodziewałem, że zabiję go jednym strzałem. No, teraz już wiecie, jak oko potrafi trzasnąć. Bardzo, bardzo źle to wychodzi na początku. Dlaczego? Dlatego, że... został mi jeden życia, na przykład. Muszę się stąd ewakuować, bo za chwilę zostanie mi 0 życia i... miał problem. Kolejnych mamy tutaj przeciwniczków, spoko. Szkoda, no szkoda, szkoda. Nie chciałem tego tak zrobić. Miałem Chciałem to zrobić inaczej. Ale się nie udało. Naprawdę słabo to wyszło, ale ona oderwała. Tylko dlatego, że stała w tym miejscu. No trudno. Chyba i tak. No cóż, próbujemy MPK. Przednie najgorzej. Powiedziałbym, że całkiem dobrze. Ale że tak szybko tu mi ściągnął. To jestem szokowany z Leksza. Nie wiem, czy dam radę dobić, ale muszę spróbować. No tak myślałem, że pancerz pochłonie większość. Ty se tu na razie jeszcze stój. Materiały wybuchowe. Fajnie by było, ale... Seems doable. No nic. Step into the void. Oko w pełni kontrolowało tutaj tych ożywieńców. Skoro już i tak oberwałem. Jeszcze nie. Kodeksowi chyba się nie da. Ale to nic. Jak to się ustawić? Spróbujemy tak. To nie jest gorsze. Zróbmy tak. Po co? Zaraz wam pokażę. Ano po to. Kodeks będzie musiał się podzielić. Pięknie. Mam kontrolę łasu. Jaka ostra. Kotarego nie widzę. Nie. A, nie mam. No cóż, trudno. Ryzyk fizyk. Dobry. Całkiem dobry ryzyk, bym powiedział. Na razie tu zostanę. Dobra, pora się zbliżać. Czas ucieka. 9 tur na wydostanie gościa. A czuję jeszcze, że to nie wszyscy. Że za chwilę znów się ktoś przypałęta. Ja pomniałem, że trzeba załadować. A tu się ukrył jeden. Niestety, błyskawiczny refleks, czyli było. Zrobić sobie klona. Mamy do wyboru albo zabić klona, albo zabić tego, kto go robi, i wtedy klon sam upadnie. I taki jest plan. Tak się ładnie ustawił. Be advised, hostile interceptors are inbound on your current position. Firebrand has a limited window to provide extraction. Na szczęście daleko nie uciekł. Tam go wysadził, ale nie mam jak. I w ten sposób nasz żołnierz odzyskuje kontrolę. Pięknie. No i teraz muszę się już pospieszyć, bo zostało 8 tur. A moment. Czy jeszcze mamy? Mamy. To dobrze, że mamy. Mam ochotę się jeszcze porozglądać. Czuję, że za chwilę jeszcze coś wylezie. Gdzie tu będzie jakieś wejście? Tam jest rynna. Dobra. No i mamy tutaj w środku Dobrze. Dobra. Jeszcze trochę za wcześnie. Obawiam się, że szczelina pustki mogłaby narobić za duże zniszczenia. Tu sobie postoimy przez chwilę. Skoro ten tu alarmu nie ten, to ja też nie powinienem go. Zacząć. Kurczę. Z kontroli mi się urwał. Nie spodziewałem się tego w ogóle. No to się pospieszyłem. Rozbroił mnie, wziął. To ananas. Dobra. Nie spodziewałem się tego. Że się tak szybko urwiesz. Ja muszę stąd mykać, bo to za chwilę wybuchnie i będzie nieprzyjemnie. Okej. Tu jeszcze nie ma, więc spokojnie mogę sobie tu przejść. Trochę bliżej, trochę lepiej, bym powiedział. No nie spodziewałem się, że akurat mi się urwie. Nie, jeszcze nie. Nie w tej turze. Niech się przeładuje. Co tam stoi? Jeden tarczownik, jeden lancer i dowódca. Dobra. Moving to position. Doleci? A nie doleci, szkoda. Popopom. No nic. Zaczynamy. Nie ma co czekać. Trzeba się ich pozbyć. Pewnie zaraz się tu rzucą. Jeszcze nie? O, a to dziwne. Czyli jeszcze mogę sobie tutaj podejść. A to dobrze. To nawet pasuje. Zobaczmy, co tu jest. Ja bym chciał to schakować. Co my tu mamy? A, fajne, biorę to. Zaraz będzie na dwie tury, super. Zaraz ich wyciągnę. Nie mogę się jeszcze teraz ruszać. Pech. No trudno. As you order, Commander. I'll watch closely. Ci tu narobią zamieszania. Pytanie, czy mnie tu zobaczą. Zaryzykuję. Dobra. Zróbmy to tak. I give you strength. Nie będę ryzykował. Kurczę, jeszcze za blisko. Szkoda. No trudno. Okej. O, lepiej zostanę na warcie chwilę. Aj, miałem jeszcze przeładowanie. Trudno. No i warto. Dobra, VIP już się ewakuuje. Nie będę ryzykował. Nie szkodzi. Swojego możesz załatwić, jak chcesz. Nie przeszkadza mi to. Dobra. Ale jeszcze stąd nie odchodzimy. Aż będą wszyscy na miejscu. Ja spróbuję wykorzystać tą sytuację do własnych celów. Dobra. nic. O, szkoda trochę, że sobie wejście zostawiłem przez przypadek. No trudno, ale to nic, można to jeszcze naprawić. You have the power. No to co naprawmy w takim razie. Nie. Tam. Lepiej zrobię sobie tu wartę, jakby coś miało później tak. To już wszyscy, dobra. Koniec tury. Okej. Mentally unstable. Here I come. Moving to Overwatch. I will go. I won't let them pass. Trochę zaryzykuję. Czemu strzał? Ja chcę atak. No i dobrze. Masz tu w protoku na razie. Okej. Komu dajesz ruch? Aha. On your order. Moving Niech będzie. Moving to Overwatch. Wszyscy? Spokojnie z tury, no nic więcej tutaj nie zrobię. Oj, takie pudło. Czemu? To jest duże ryzyko. Tam, jak rzuci granat, to jest pozamiatane. Na szczęście spudłował. Menace 15, hostile interceptors are on high speed approach. Your window for extraction is closing. Ja wiem. Już raz miałeś dominację. You will break. Łatwo się zdominujesz drugi raz. No nic, no muszę. Ale trafił. By jakby trafił. Na szczęście nie trafił. To mnie cieszy. Pytanie, czy ja tu mogę tak na dół posłać granat? Mógłbym, ale nie chcę. Zrobię inaczej. Let's do this. Zrobimy wartę. Some get some. Dobra. Warta. No nie mam większego pomysłu. Czy jego też muszę? Może. No dobra. No to warta. Przeładunek. I warta. Dobra. Wszyscy. Okej. Okay. Jeden się trochę grzebie, no ale trudno. Koniec tury, zobaczmy co się stanie. Trafił. Też straszony. Choć unik draśnięcia to jest, ale no. O kurczę. Ale numer. Jaki bezsens. No, to tego to się w ogóle nie spodziewałem, nie? Co za lipa. Straszna. jakim cudem ona spadła? Dobra. Nie ma co gdybać. Mam mało czasu. Gdzie jestem? Co ja go kontroluję? Totalnie bez sensu to było, ale okej. Understood, moving out. I've got you. Totalnie bez sensu, bym powiedział. I nie mogę... A, super, no i nie mogę grabnik haka użyć teraz, no. Aj, kurde! Bardzo się zirytowałem. No jeszcze go nie widzę, kurczę. Po prostu super. Takiej akcji to się naprawdę nie spodziewałem. No ale cóż. To tam było lepsze wyjście. Ach, kurde. Nie wiem, czy zdążę. Stała ostatnia tura. Jak nie dojdę wszystkimi, to mam do domu. Totalnie lipa. You're out of time. Get to the evac point now. Whatever you say. Nie mam pojęcia. Grapple out. Ty możesz w ogóle. Na szczęście ruchów mam sporo. Powinni się wszyscy złapać. Evac confirmed. Dwa. Trzy. Seems doable. Let's go! Ten się uwolnił, ale to nic. Location confirmed. I'm out of here. Finally. I'm gone. Strasznie cofamy. Niestety nie poszło tak jak chciałbym. Elena po prostu miała przeżyć, no ale załapałem się na ostatnią turę. Miałem dużo szczęścia. No niestety, Elena chwilowo nie będzie brała udziału, ale to tylko 8 dni, więc i tak bym musiał odpocząć, więc luzik. Twoje granaty zyskują 2 punkty obrażeń, albo... Nie, to lepsze. Mamy tu jeszcze jeden awans i tym razem... No spoko, chociaż... Nie, dobra. Dlaczego nie? Dobra. Excellent work, Commander. Your efforts continue to bolster the resistance movement across the globe. Przyspieszy nam to wszystkie badania. Jest fajnie. Ja już się z wami żegnam. Dziękuję, że byliście, że oglądaliście. Zapraszam na kolejne odcinki, które pojawią się niedługo, jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Do tego też zachęcam. Trzymajcie się, na razie, cześć.